W ostatnich dniach notowania ropy naftowej dotarły do poziomów 62 dolary za baryłkę w przypadku WTI amerykańskiej i 68 dolarów w przypadku gatunku ropy europejskiej Brent, czyli to są poziomy najwyższe od lutego mniej więcej 2014 roku, czyli od prawie 4 lat. Złożyła się na to sytuacja bieżąca z jednej strony, czyli tutaj mamy warunki pogodowe bardzo niekorzystne w Stanach Zjednoczonych, silne mrozy. Mamy do czynienia cały czas z takim długo, czy średnio, czy długoterminowym trendem wzrostowym spowodowanym limitowaniem produkcji przez OPEC i kraje, które przystąpiły do porozumienia. I ten drugi czynnik jakby działa bardziej długofalowo. Jeżeli chodzi o prognozy, to generalnie należałoby się spodziewać, że te poziomy, które są obecnie, raczej już nie zostaną przekroczone. Raczej będą te ceny w ciągu roku niższe. Tutaj prognozy jak zwykle są zróżnicowane, ale generalnie większość przewidywań widzi notowania ropy naftowej w przedziale od 40 do 60 dolarów mniej więcej. Natomiast no pod koniec roku też będzie, wydaje mi się, tutaj działał istotny czynnik w postaci zakończenia porozumienia dotyczącego limitowania wydobycia. Jeżeli nie zostanie przedłużone, jeżeli już wygaśnie, to w tym przypadku można liczyć z niższymi cenami pod koniec roku.